Poniedziałek, 23 września. Dobrze mówię? Dobrze mówię. 2024. O panie, czas na aktualizację. Tydzień temu byłem. Gdzie ja to byłem? Byłem. W miejscowości Trident w Ontario, w Kanadzie. Obecnie znajduję się w miejscowości Correctionville w Iowa. Stanąłem sobie na pół godziny pauzy. Correctionville, tutaj chyba jakieś więzienie jest. Nie, jeszcze mnie nie zamknęli. Od tamtego tygodnia, od poniedziałku do teraz, zrobiłem mniej więcej 5500 km. Od początku wyjazdu w sobotę w tamtym tygodniu zrobiłem już prawie 8000 km. Tamten tydzień, ujej, no był na luzie, ale cały czas była praca. Miałem dwie dostawy, pierwszą w Edmonton, drugą w British Columbia. W środę była dostawa w Edmonton w nocy, nie, we wtorek w nocy. Środa był dzień tranzytu i w środę odwiedziłem też takie miasteczko turystyczne w Kanadzie, w Albercie, mianowicie Jasper. Chciałem zobaczyć, bo tam przeszły pożary i faktycznie było to smutne, był to smutny widok. Duża część miasta została spalona, ale po prostu zrównana z ziemią, a obok stały domy nietknięte. Można to zobaczyć u mnie na Instagramie, na zdjęciach, ale będzie odcinek w tym tygodniu z tej wizyty, nie? Także później w czwartek zdjąłem się w British Columbia na wyspie i w piątek od razu bez żadnej pauzy załadowałem się i jadę do Iowy, czyli tutaj, gdzie jestem, i mam dwie zrzutki, trociny wiozę. Mam jeszcze 4 km do pierwszego miejsca. Myślałem, że miałem rozładunek rano, ale dzwoniłem do tych dwóch rolników, tutaj idzie gdzieś na farmę. Powiedzieli, że mogą mnie przyjąć o 1 i o 4 po południu, także mam trochę czasu jeszcze. Także to jest to, co u mnie słychać. Jeszcze zanim zapomnę, w tym tygodniu filmy pojawią się w środę, w piątek i w niedzielę, a w przyszłym tygodniu już trochę tych filmów będzie więcej, bo zaczynam mieć małe opóźnienie. Więc w tym tygodniu będzie właśnie film z dostawy w Edmonton, później tranzyt do British Columbia, to miasteczko spalone, dostawa na wyspie, no i tranzyt tutaj. To jest to, co u mnie słychać. Jak widzicie, było ciepło, ale rano jeszcze jest zimno. Tutaj jest 7 stopni w tej chwili w Iowie. Wejdę do traka, bo jest naprawdę nieprzyjemnie. Dobra, teraz według zwyczaju, a jeszcze wam pokażę, bo mówiliście mi, gdzie jest PL-ka. Jest PL-ka, nakleiłem wczoraj. W końcu znalazłem czas na wszystko. Zaraz będziemy, teraz odpowiem na wasze pytania, w których też mi zarzucaliście pewne rzeczy. Ale po kolei. Pytanie numer 1. Czy widziałeś już Volvo VNL rok 2025? Oglądałem prezentację i od razu zacząłem się zastanawiać, czy według ciebie było to ulepszenia, czy przekombinowane. Znaczy, ten trak jest 2022 i jest diametralna różnica, jeżeli chodzi o traka z roku 2020, mimo tego, że to jest ten sam setup i tak dalej, ale czujniki już działają inaczej i podejrzewam, że szef zamówił to z taką konfiguracją. Na przykład wada już nie pika, jak podjeżdżam pod samochód bliżej. Nie przycina mi radia, ma podgrzewane lusterka z przodu i tak dalej, i tak dalej. A oglądałem prezentację, powiem wam, że wygląd ok, no fajny, ale dla mnie te ulepszenia technologiczne, tak prawdopodobnie jest to trochę przekombinowane, szczególnie lusterka z kamerkami. To mi się w ogóle nie podoba. Podejrzewam, że to się nie będzie sprawdzało zimą w warunkach tych, ale to jeszcze można jakoś przeżyć, bo to do tego się można przyzwyczaić, można się adaptować, ale z tego, co widziałem, to kabina jest mniejsza i schowki pod spodem są mniejsze. Ja już na przykład widzę, że mój rower w tym nowym Volvo nie wejdzie pod kabinę, bo jest VNL 860, oni nie wiem, czy będzie dalej w takiej wersji jak ta, czy będzie tylko można te nowe kupować z nowym po liftingu. Jeżeli chodzi o kabinę, to też zależy, jaki szef będzie zamawiał, bo to, co tam w prezentacji było, to na pewno jakieś z wysokiej półki, a u nas nie zamawia z najniższej półki, nie zamawia z najwyższej półki, tylko takie między, nie? Także nie wiem, jak to będzie wyglądało. Dobra, pytanie numer 2. Zacząłem się zastanawiać, czy według ciebie było... A nie, to jest jeszcze pytanie numer 1. Pytanie numer 2. Czy w firmie, w której pracuję, jest jakieś kryterium przydzielania aut dla kierowców?
to się zmienia, bo wcześniej było tak, że nowe auta tylko dla podwójnej obsady, nowe z niskim, auta z niskim przebiegiem też tylko dla podwójnej obsady, ale parę lat temu, jak pamiętacie, dostałem nowego traka, którego miałem przez 3 lata i przez wakacje nie był nawet ruszany przez nikogo. Teraz po prostu jest tak. Oczywiście, nowe ciągniki, podwójna obsada, tak jak kiedyś, z niskim przebiegiem też, ale po prostu to jest tak, że to jest kołchoz. Odchodzi kierowca, schodzi z ciągnika, on już jest w puli dla innych pracowników i co idzie, to dostaje. Ja na przykład, jakbym dostał mojego traka, to powiedział, ok, dostaję mojego traka, ale nie jeżdżę na West, bo jak małym trakiem nie będę jeździł daleko, będę jeździł Montreal Toronto albo Montreal Nowy Brunswick, nie? Jakbym dostał traka bez stolika, to bym wojnę robił, nie? On wie, wszystkie traki są przedzielane przez właściciela i była maniana w tamtym roku, że mi dali brudny ciągnik, ja im to napisałem, wyczyściłem i tak dalej, zapłacili za środki czyszczenia, ale w tym roku dostałem ciągnik naprawdę taki czysty, że no wiadomo, nie do końca czysty, bo nie każdy zakamarek wyczyścili, ale w miarę, w tym roku jestem zadowolony. Pytanie numer 3. Czy boisz się zmienić firmę? Czemu nie zmienisz na inną z innymi kierunkami? Nie boję się zmienić firmy, ale dzwoniłem do paru w Montrealu. Przed wakacjami do jednej dzwoniłem i nie byłem pod wielkim wrażeniem tego, co mi kobitka od przyjmowania mówiła. 2 lata temu, jak się wkurzyłem na prynsa, co właśnie chodziło o ten ciągnik, byłem zatrudniony w Normandii. I dzwoniłem do nich, że jestem gotowy przyjść, tylko że gościu poszedł na 2-3 dni urlopu i w międzyczasie była cała historia z listem odwizów i prynz do mnie zadzwonił. Ale teraz mój znajomy, który pracował w prynsie, idzie do nich, do Normandii i właśnie będzie mi mówił, jak tam jest. I tam jest fajnie z tego względu, że bardzo kusząca opcja. No nie mają Volvo, mają Kenworthy, jakieś tam Peterbilty, ale mają ciągniki ze skrzynią manualną. No i tam też oni jeżdżą po całej Ameryce, ale to też tak nie jest powiedziane, że do Kalifornii. A dlaczego nie zmienia firmy? No bo jak już się człowiek zasiedzi w jednej firmie, jak go znają, jak znasz te ładunki, wiesz, jak działa system, to jest wygodne. A w prynsie jak jest, tak jest. Oni tolerują te moje wakacje, wiedzą, czego mogą ode mnie oczekiwać i ja wiem, co od nich mogę oczekiwać i mimo wszystko te moje kółka mam i robię tą robotę i nie jest tak aż strasznie. Tylko po prostu prynz, ja to mówię od wielu lat, oni mają problem z komunikacją. Pytanie numer 4. Czy umyjesz w końcu szybę? No, szybę myję tak raz na dzień na zewnątrz, ale jak widzicie, bardzo szybko się uwala i wiem, że w tym wyjeździe, jak wyjechałem, nie umyłem szyby od środka, zrobiłem to chyba w 4. dniu, bo też już mnie zaczęły wkurzać. I tak, więc tak, umyję szybę i myję szybę prawie za każdym razem, jak staję na stacji paliw, ale to jest latem, czy tam na jesień, czy to jest po prostu walka z wiatrakami, no. I no ostatnie pytanie, czy mógłbyś wznowić serię Gotuj z Rafałem? Mam koncepcję na 2 łatwe potrawy. Jedna taka banalnie łatwa. To bardziej chodzi o to, że jak człowiek ma ochotę na coś, a nie jest blisko fast foodów. A drugą ten. Postaram się zrobić parę filmów w tym sezonie na temat gotowania, ale zawsze gotowania, które jest łatwe i które jest ze składnikami, które długo trwają w trasie. Dobra, taki był pytań. Taki to był typ pytań, jestem zmęczony, bo wstałem o 4 rano. Taki to był typ aktualizacji. Zadawajcie kolejne pytania, na kolejne odpowiem za tydzień. A gdzie będę za tydzień? Jak dobrze pójdzie, to już w następnej trasie, bo dzisiaj się zrzucę w Iowa, jutro wracałem mi godzinę, jutro mi się załadował, tylko nie wiadomo, co jutro mi dadzą i czy jutro załaduję, czy nie. Dobra, to tyle na dziś. Rafał Zuzuniok, kierowca zawodowy. Dziękuję Wam za obecność w tej aktualizacji i do usłyszenia. Pa!